dniach od 4 do 18 października w Gumnach odbyła się 6. edycja turnieju amatorów w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy Dębowiec. W turnieju uczestniczyła rekordowa ilość zawodników. Najmłodsza osoba biorąca udział w rozgrywkach miała 9 lat, a najstarsza 79 lat. Rozegrano ponad 400 meczy w systemie każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Zawody w tenisie stołowym my organizujemy w Gumnach od początku, kiedy ten obiekt powstał z dotacji unijnych. W tej chwili mamy 6. edycję turnieju o Puchar Wójta Gminy Amatorów. W tym momencie można powiedzieć, że nie ma kategorii wiekowych, ale w poprzednich latach, jak było dużo młodzieży, to robiliśmy również kategorie wiekowe. Każdy może przyjść tutaj 2 razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki, od godziny 17 do 20. Jest 5 stołów, także każdy może się tutaj wyżyć sportowo. Dzieci i młodzież szkolna tutaj ma za darmo wstęp. Starsi pracujący mamy składkę po 5 zł, które później wydajemy na różne sprzęty i sportowe i na nagrody w turnieju. Od młodości tak interesowałem się i koszykówką, i ping-pongiem, i rowerem, trochę na nartach biegałem. No a w tej chwili zostało tylko co, ping-pong, pływanie i trochę rowerem. Lubię tutaj jeździć, bo tutaj grają dobrze, średnio, ale można sobie trochę pobiegać, poruszać, bo to chodzi właśnie o zdrowie. Bardzo trudna walka. Młodzi chłopcy grają jak orły. Trudno się z nimi bardzo gra, bo ograni i naprawdę męczymy się z nimi. A jak teraz? Jakim pan ma miejsce, wyniki? Ile meczów wygranych? No mam na razie 2 mecze i oba wygrane. Jeden po męczarni z tym młodym chłopakiem. 2-1, ale wygrany na razie. No. Ja się staram po prostu chodzić tu regularnie na treningi. Jak są turnieje, to też brać udział w turnieju. Pokazywać swoje zdolności w tenisie stołowym, turnieju. Mi to jest obojętne, jaki zawodnik, leworęczny, czy jest dobry, czy słabszy, ale w każdym razie wolę na takim poziomie, jak ja gram, albo zawodnika, który jest silniejszy ode mnie. Wtedy można sobie formę wypracować, no, coś się nauczyć od innego zawodnika w tenisie stołowym. No i z drugiej strony można się dowiedzieć, jak on gra, jakie piłeczki daje. Jak ci się grało w tym turnieju? Bardzo dobrze. Bardzo. A który mecz był najtrudniejszy dla ciebie? Z mistrzem. Z mistrzem. I jak to zrobiłeś, że wygrałeś? No, trzeba było parę technicznych zagrań i no, pokonałem go. To wystarczyło, tak? Ile lat już trenujesz? Trenuję z 3 lata. I planujesz zostać mistrzem Polski? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Na pewno turniej był super zorganizowany, super organizacja, zacięte mecze. No wszystko szło po mojej myśli, no i udało się wygrać. Jaki był najtrudniejszy mecz dla ciebie w tym turnieju? Najtrudniejszy mecz był z panem Jankiem, który zajął 2. miejsce. No niestety przegrałem, ale resztę meczu udało się wygrać i zająłem 1. miejsce.